Witam sobie, cześć i czem, a Wizonasz. Zapraszam was na pierwszy odcinek ze serii OpenTT. Jak widzicie, mam kursor, więc trochę inna gra. Nie jest to na playaka, jest to na komputer. No i tak. Jak widać, gra jest trochę zupełnie inna grafika niż zazwyczaj. Zaczniemy sobie nowego światu. Tak, ale to działa na każdym prawdzie komputerze. Tak, weźmiemy sobie liczbę miast mało. Różnorodność średnią, to wszystko na średnią. Tutaj chcemy mieć wyspę, bo to się przydaje. Tak, taki bierzemy sobie klimat umiarkowany. No i klikamy stwórz. Teraz się to otworzy. Skylinesów jakby coś chwilowo może nie być, bo mam problemy z telewizorem. A granie bez telewizora nie jest zbyt łatwe. Dobrze, tak, odcinki będą trwały około 20 minut. I tu będą trwały 20 minut, bo mam licznik tutaj. No ale no. Dobrze, tak, przenieśmy sobie tutaj. A propos licznika, przeniosę go sobie lepiej, żebym go widział. Dobra, niech tu już będzie. Tak, gra całą się obsługuje za pomocą myszki. Tak. I przycisku Ctrl, ewentualnie Escape jeszcze. Ale raczej Ctrl. No i tak. Moje. Tak, to jest dosyć duża mapa. Czy mapa? No, wziąłem taką, aby się dało coś na niej zrobić już. Dobrze, weźmy sobie, oddalmy. O, to jest cały nasz świat. Dziwne. Zawsze dało się tak bardziej oddalić. Albo wziąłem jeszcze większy świat. No i tak, to jest cały świat. My jesteśmy tutaj, no i ja sobie mogę tak pomachać w różne miejsca. Ale nie na tym polega to. Tak, to sobie zostawimy. Ale weźmiemy sobie na, o, coś takiego. I tak, lista miast. Spis. Gra ogólnie polega na tym, aby stworzyć swoją firmę transportową. Właśnie, a propos firmy transportowej. Zmienimy siebie. Nie różowy. Zmienimy na niebieski może. Jest ciemny niebieski, proszę bardzo. Zmienimy nazwę firmy na bez nazwy. Jest to. Avizo nasz, może być. Avizo nasz. Dalej, co tu jeszcze mamy? Nowa twarz, tak. Przynajmniej mężczyzna się wylosował. Tego pana poprosimy. I nazwa firmy. A. Co? Prezes miał się nazywać. O, tu Avizo nasz. Dlatego tak dziwnie mi się wpisywało. A tutaj to zmienimy. A widzę transport. Proszę bardzo. Jak ktoś ma pomysł na jakąś inną nazwę firmy, może napisać w komentarzu. Tak wiem, mało się dzieje. Dobra, ale już bez zbędnych jest. Największe miasto i drugie największe. No, są dosyć daleko od siebie, więc możemy zaczynać. Zaczniemy od budowy lotniska. Włączyliśmy czas. Tak, teraz to jest tak spokojnie, bo jeszcze się nic nie dzieje. A zobaczycie, jak później będzie, jaki będzie później ruch. Tak, i populacja świata rośnie. Ciekawe. Bum. Proszę. I drugie miasto. Gdzie jest przezroczystość? Opcje przezroczystości. Tak, tu jest. O, właśnie, tak w ogóle ten świat wygląda trochę inaczej, bo ja mam zawsze drzewka wyłączone. Zrobiliśmy sobie jeden gena budynków i tu drugie. Dobrze, mamy dwa lotniska. W takim wypadku co robimy? Kupujemy samoloty. Nic innego jak samolociki. Największe, tutaj jest 30 ludzi. I stać mnie jeszcze na taki drugi. Ale zanim to zrobimy, to tak. Klikamy. Tu już możemy to zamknąć. To. I. Też nie tak. To sobie zostawimy akurat. To i tutaj to miasto. I tutaj. I tu kupujemy drugi samolot. Dwa samoloty na jeden lot powinny wystarczyć. I ty masz te same polecenia co ten. Z tym, że ty masz na pomiń pierwszy. No dobra. Powiedzmy, że rozumiecie, co tu się dzieje. Chociaż raczej jeszcze na początku nie, bo to nie jest tak łatwo. No i tak, mamy dwa miasta.
Teraz włączamy obydwa. Ciach, ciach. No i proszę bardzo, mamy pierwszy samolot. Ja to lubię. Nie, nie to. Jest samolocik. I teraz w obydwu trzeba wcisnąć pomin. Aby zaczęło od razu zarabiać. Bo jesteśmy razem na minusie. Tutaj liczy się... O, zarazem pokażę stykę. Tak, jej, pierwszy samolot. Tutaj mam... O, i zobaczcie, już mamy 67... No rośnie, już jest ponad 70 pasażerów czekających. I paczki poczty. Ocena wyśmienita. Bardzo dobra. Tak, tu mamy schemat filmy. Mamy i za ile wydaliśmy na konstrukcję, ile na nowe pojazdy, utrzymanie samolotów, utrzymanie własności, czyli tych budynków, odsetki od pożyczki, tak, bo zaczynamy standardowo od pożyczki. No i inne, no to nie pamiętam, co to jest. Inne to jeszcze chyba tego nie rozgryzłem do końca. No i mamy dwa samoloty, one sobie już poleciały, latają pomiędzy sobą. Jeden leci w jednym kierunku, drugi w drugim. Jak sobie oddalimy, to proszę bardzo. Jeden jest tu. Drugi jest tu. No to... O, tu mamy. Proszę bardzo. Tak, ogólnie gra nie polega na tym, żeby tylko przewodzić ludzi, no bo to byłoby dosyć nudne. Gra polega ogólnie na transporcie. Czyli możemy sobie transportować na przykład tutaj drewno do tutaj. O. Drewno do tartaka, a z tartaka powstaje towar. A, i towar od razu do ludzi. To jest ta łatwiejsza wersja. Dobrze, ale zacznijmy sobie jeszcze. To już możemy sobie zamknąć. Jeszcze jest tu coś takiego jak kształtowanie terenu. No i mamy już teraz wszystko pootwierane. Przyświetlmy sobie sobie budynki. No i może zobaczmy tylko, którym miastem się byśmy raczej woleli zacząć. To nie to miasto? Ale z którego miasta tam ten samolot leci? Ej. No nie wiem. Miasta. O, mamy. Czy tutaj? Tu byłyby statki w sumie. I te dwa miasta... O, i tu jest trzeci. Ciekawe. Natomiast tutaj... Tutaj jest wszystko trochę dalej, ale też są statki. To może zaczniemy... No i pytanie, gdzie zacząć swoją główną siedzibę? Może tam, gdzie miasto bardziej się rozrośnie, czyli tu. Dobrze, i tak, zacznijmy od budowy swojej siedziby. Siedziba ma ograniczoną wysokość. Ja zawsze dochodzę do maksa. Mamy swoją posadę. A widzę transport. Samoloty ogólnie jeszcze wolno latają. O, zobaczcie, jest pierwszy samolot. Jest. Ile on ma ludzi na pokładzie? Na pokładzie jest 30 pasażerów i 6 paczek poczty. No i tak, doleciałeś. I teraz zobaczycie, ile zrobimy na takim jednym locie. No dosyć krótki kawałek przeleciały, bo później się robi takie samoloty latają. O, 25 tysięcy przez całą mapę, ale na początek to naprawdę 25 tysięcy to dużo. No i teraz sobie idziemy w budowanie dróg. No i bierzemy sobie autobus. Zacznijmy od stawiania przystanków. Przystanki warto odstawiać tak, że na przykład jeden przystanek jest przy lotnisku. Tak, i wtedy ludzie przechodzą od razu z przystanku na lotnisko. Jak zauważyliście, w tych miastach ruch samochodowy jest naprawdę fajny. Nie ma go. Tak, ponieważ oni stawia, ta gra stawia na tym, że to my cały transport robimy. Ciekawe. Nie powiem. I tutaj. Później to trzeba będzie oczywiście rozwinąć, bo na nowe autobusy i ogólnie wszystko. Ale na początek może być. Tu jeszcze sobie przedłużmy drogę. Proszę. I tu sobie postawimy naszą siedzibę. To się ciekawie nazywa tutaj zajezdnia samochodów. Tak, to nie jest autobusów, tylko samochodów. Ponieważ tutaj jest dużo ciężarówki i wszelkiego takiego rodzaju. My weźmiemy sobie autobus. Ciach. No i tak, zrobimy sobie krótką linię. Idź do. I tak, jedziesz najpierw tu, później tu. Gra jest całkowicie darmowa, jeżeli ktoś chce, może sobie ją pobrać. Jeżeli ktoś by chciał pobrać, może napisać w komentarzu, to w następnym odcinku już dam link do pobrania. Dobra, i tak. I wciskamy przycisk Ctrl i sobie skopiujemy takich parę. O, tutaj.
I ile takich autobusów wystarczy w naszym mieście? Może 4. I proszę bardzo, oto nasz pierwszy autobus. Wyjechał na miasto. Naszym... A, i w ogóle są takie ciekawe rzeczy. Czekajcie, bo tutaj... Chciałem pozostawiać te autobusy w odpowiednim odległości od siebie. O, mamy coś takiego jak statystyka miasta. Wiem, u was pewnie to są strasznie małe literki, ale... No niestety. Co tu jest? No właśnie. Populacja, liczba domów, pasażerowie z tego miasta. Nacisz. I miasto rośnie co? 36 dni. No to jak na początek powiem wam, że to jest nieźle. Później jest coś takiego, że miasto się rozrasta co jeden dzień. To dochodzi wtedy do takiego paradoksu, że miasto rośnie codziennie, czyli jest, no, powiększa się co chwilę. Nazwy nie będziemy zmieniać. O, jak ktoś chce, może zmienić nazwę naszego miasta. No i mamy opcję kampanii reklamowej i na razie tylko tyle. No też jesteśmy dopiero, mamy 35 rok. Gra się całkowita... Czy gra się ogólnie kończy w 50? W 2050? Ale gra tak naprawdę nie ma końca. Znaczy, wtedy jest takie podsumowanie firm wszystkich, które są na tej mapie. Gra jest też oczywiście online. Zapomniałem o autobusie. Dobrze, i mamy tutaj autobus. Czyli to jest miasto. Będzie dowolone od tego. Dziwne. A wy rozniesiecie co 50. Też nieźle. No dobra. A! No tu jest dużo tego. Teraz sobie coś z tym zrobimy jeszcze. No dobra, i autobusy też już zarabiają. I teraz mamy jeszcze opcję zarobki. Na samolotach zrobiliśmy 74 tysiące. Powiem wam, że to jest naprawdę dużo i wychodzimy na plus. Samo autobusy zarobiły 6 tysięcy. To już jest całkiem nieźle jak na takie miasto, to nieźle. No i teraz przejdziemy do rzeczy... Nie chciałbym tylko tyle zrobić w dzisiejszym odcinku. Wiadomo, że więcej zrobię. Tak, odcinki będą się pojawiać. Te odcinki będą nawet często. Ponieważ mogę nagrać tak naprawdę wszędzie komputer. Dobra. Dobrze, było krótkie cięcie. Tak jak mówiłem, mogę nagrać wszędzie, ale nie wszędzie jest przyjazna atmosfera. Dobrze, tak. Mamy co... Co tutaj mamy w pobliżu? W pobliżu mamy coś takiego. Ale w to zainwestuję sobie, powiem wam, później. Dobrze. Tak, jak już będzie porządna kolej. No, może na razie idźmy głównie w ludzi. Jak już tak jedziemy z tym. No i połączmy na przykład to miasto z tym miastem. Aby jak najefektowniej działały pociągi, zbudujmy sobie dosyć duży dworzec. Tylko teraz wam pokażę ciekawą technikę. Większość osób tutaj zaczynają tę grę, nie wiedzą o tym. Ja też nie wiedziałem. Wciskamy na początku Ctrl i sobie rozciągamy... A, zasłoniło mi. I sobie budujemy duży dworzec. Taki na 5. Pamiętajcie, że im większe... O, i klikamy sobie, że ma być to połączone z naszym lotniskiem. Proszę bardzo. I teraz ludzie mogą przejść z lotniska na ten przystanek albo tutaj. I ogólnie takie wielkie koło. Dzięki czemu, jak klikniemy sobie na dworzec teraz, to ci pasażerowie są tutaj. Co jeszcze lepsze, widzicie te kratki, które są dookoła? To zasięg każdego obiektu. Czyli tyle, jeżeli bym postawił tutaj, no to wiadomo, że jest bardzo dużo ludzi, by mogło się zejść. Dobra. Idźmy dalej, bo tutaj mogę was trochę zanudzać, a to przecież nie na tym polega. Zróbmy sobie na początku pierwszy pociąg. Chyba tutaj, tak. I tak, zbudujemy sobie w dwie strony pociąg. Aby tego tak zbędnie później nie ulepszać. I tak, tutaj mamy nasze pierwsze miasto, w które natrafiliśmy. Później można pójść tutaj. Byłoby ładnie tutaj podejść, z tej strony, no bo wiecie, wtedy jest więcej ludzi. No i tak też sobie chyba zrobimy. Czy to dużo mi daje? Jeden domek, no to nie. A to coś zmienia. Dobra, no to sobie budujemy na 4. Na cztery pociągi. Na początku to pociągi nie muszą być aż takie długie. Później się przydają dłuższe. No i sobie teraz zrobimy tory po skosie. Tak, tory po skosie. W praktyce takie coś jest niemożliwe, ale...
Taki zakręt nie jest możliwy w praktyce. No dobrze, i teraz tak, zmienimy sobie tutaj przejazd. Górą. Chyba, że to możemy sobie zrobić później. Może być to później. Tutaj tak, to nie ma dużej różnicy. Chyba, chociaż tak będzie lepiej rzeczywiście. I no, nie udało się nam. Myślałem, że nam się tak ładnie by udało, ale no, tego nie można wyburzyć, takich budynków. One mogą same zniknąć, ale wyburzyć ich nie wyburzymy. No dobrze, mamy już teraz dwie podwójne tory. Ale to nie na tym polega, aby były podwójne tory i pociągi jeździły w kółko. Teraz zrobimy sobie przejazdy pomiędzy nimi. Tak samo tutaj. O, proszę bardzo. I tutaj. Postawimy sobie, to jest za... Teraz. Co to jest? Warsztat. To jest warsztat pociągów. Tak, takie coś. Dobra, jeden chyba wystarczy teraz. No, ale żeby pociągi się nie zderzały, trzeba zrobić im tu sygnalizację. No i sobie stawiamy sygnalizację. Ja tu korzystam od razu z odpowiednich torów. Proszę bardzo. Żeby pociągi jeździły w jednym kierunku, to działa w ten sposób. Dokładnie ten typ sygnalizacji. No i tutaj bez jednego miejsca. Później wam powiem dlaczego. Tam postawimy sobie inną sygnalizację. Tutaj, dotąd i dotąd. I teraz stawimy taki fajny znak, że jak jest pociąg, jest tutaj jeden pociąg, i tu jest, a tu jest wolne miejsce, to pociąg wjeżdża tutaj. Taki inteligentny sygnalizator. Tylko z nimi też trzeba uważać, aby nie zepsuć sobie gry. Bo można robić naprawdę tutaj ciekawe węzły później. Po 20 peronów, 20 długości i po co to komu. Że weźmy sobie niezawodność. Tutaj jest ważna niezawodność w pociągach, aby zbyt szybko się nie zepsuło. O, te mają dobrą niezawodność, ale wolne są. No ten pędzi 128 na godzinę. Wiadomo, że lepszy. Ten 112. No dobra. Czy jest duża różnica pomiędzy nimi? Nie, to jest ważne. Nie, no to bierzemy sobie tego. Na mało pieniędzy. Bierzemy pożyczkę. Pożyczkę możemy wziąć do 2 milionów. Póki co. Więc czemu nie? A chcemy się jakoś rozwijać. Proszę, pociąg. Wagon pocztowy. Standardowo. I dwa pasażerskie. To nam daje długość pociągu na 2. Coś się pojawiło? Może nowy wagon pasażerowy. Dobra, dajmy sobie wagonów na 3. To i tak mało będzie. Dobra, wagonów 4. Mało, żeby nie było za mało. Mamy 4 wagony w tym pociągu. I tak, jedziesz najpierw tutaj. I później jedziesz tu. I tobie by się przydał kolega. Więc, a żeby mieć kolegę, musimy wziąć pożyczkę. I to nie małą. Powinno nam wystarczyć na siebie. Czekaj, control. Dobra, mamy dwa pociągi. I teraz wyjeżdżają. Jeden pociąg tutaj czeka. No i zobaczcie, jeden pociąg wjechał. I drugi pociąg wjeżdża. Już jest jedna paczka poczty. No i dzięki temu sygnalizatorowi to tak inteligentnie działa. I też pociągi w siebie nie wjeżdżają. No dobrze, i tak. Pociąg póki co jedzie. Pociąg jedzie 126 km na godzinę. Nieźle. Nawet, że na zakrętach nie zwalnia, to... No i tak, co tutaj mamy? Tutaj mamy... Teraz będziemy kończyć, bo tam przerwałem i teraz licz się nie zgadza. No tutaj pociągi będą się załadować. 1000 ludzi tu czeka, panie i panowie. Dużo, naprawdę dużo to jest. Dobrze. Coś tam zarobiło? Chyba tak, ale nie patrzyłem. Dobra, samolocik przyleciał. Ile zarabiasz? 25 tysięcy? Ciekawe, ile tam zarabiają. Czy tam... Jak zsyłka to jest. Proszę. O, tak z drzewkami. Z drzewkami to na pewno ładnie wygląda. No i teraz te pociągi sobie będą jeździć pomiędzy nimi. O, jakieś nowe miasto jest jeszcze... Już parę.
Ile to jest? Ile? Powiedz mi, ile tutaj będzie? Proszę. Śmiało. 28 tysięcy. Na pociąg. To dużo. 28 tysięcy. No i to byłoby chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Taki dosyć luźny. Zbudowaliśmy sobie głównie autobusy. No, tutaj miasto to co 19 dni się nam rośnie. Oczywiście naszym celem jest, żeby nasze imperium było jak największe. Już kosztujemy, jakby ktoś chciał, wartość firmy, 474 zł. Mamy dwa samoloty, 4 pojazdy, czyli 4 autobusy i 2 pociągi. No, jest dobrze. Jest dobrze. Prezes Avizionosz jest zadowolony. No dobra. I drugie miejsce, gdzie jesteśmy? O, to tutaj. No tu, chyba tu puścimy sobie autobusy w przyszłości. Ale to już chyba nie dzisiaj. Tak, dzisiaj, na dzisiaj to byłoby na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zrobić łapkę w górę. I możecie w ogóle napisać, co sądzicie o tej gry, że no jest zupełnie inna grafika, zupełnie inaczej to działa, ale no to na tym polega niestety. Niestety. No. Jak ktoś nie lubi, nie musi, może oglądać. Po prostu nie komentować. Dobra. To cześć i do zobaczenia w następnym odcinku z City Skylines lub z tego.